Księga Izajasza, 14 rozdział. Dzisiaj zakończymy to, co zaczęliśmy w zeszłym tygodniu. Dalej mówimy o diable i jak mamy go dominować. Dzisiaj będziemy mówili o tym, jak go dominować, w praktyczny sposób dominować. 14 rozdział Księgi Izajasza. Przypomnienie na temat jego stanu. Także ty od 10 wersetu. Także ty zasłabłeś jak my. Z nami się zrównałeś. Co ten werset mówi? O diable. Że zasłabł, czyli przestał posiadać w praktyce wszystkie możliwości, które posiadał przed upadkiem. Zasłabł. To znaczy, że on posiada je jedynie w części. Na jakim odcinku zasłabł? Nie posiada władzy. Siła każdego stworzenia opiera się na dwóch elementach. Władza i moc. Władza jest z nadania. Ktoś musi nadać władzę, żeby ktoś posiadał władzę. Nie ma czegoś takiego, że władza jest nieznadana. Znaczy, można władzę wywalczyć. Można to zrobić. Dokonać rewolucji i wywalczyć władzę. Lub władza jest z nadania. Rozumiecie? No Jezus zrobił rewolucję jako człowiek, bo on to zrobił. Rzeczywiście zrobił rewolucję, nie? On robi rewolucję i od tego momentu nadaje władzę tym, którzy się rodzą na nowo. W imieniu moim. Jeszcze raz przypominam, to nie oznacza, że to się wypowiada i że to wypowiadanie tutaj posiada jakąśkolwiek wagę, bo nie posiada. W imieniu moim oznacza, że posiadając moją władzę, czyli będąc w miejscu, w którym ja jestem. To oznacza w imieniu moim. I druga rzecz to jest moc. I moc to są umiejętności. I diabeł stracił władzę, ale nie stracił umiejętności. O tym mówiliśmy. Że on dalej posiada umiejętności. Został zdyskwalifikowany, odebrano mu mandat władania, natomiast umiejętności nadal posiada. Tak? Także ty zasłabłeś, jak my. I tu jest określone to, że ludzie też stracili władzę. Rozumiecie? Stracili władzę. W momencie, kiedy oni ją mu oddali, to oni ją stracili. Natomiast posiadają moc. Moc. Każdy człowiek posiada moc. Czyli umiejętności, szereg umiejętności. Z nami się zrównałeś. Co tutaj mówi ten werset? Diabeł się zrównał z człowiekiem. W ogóle rozumiecie ten werset? On się z nim zrównał. Diabeł to nie jest ktoś, kto jest w stanie zdominować człowieka. Jest z nim równy. Jak równy z równym. Zrównał się. To znaczy, że dzisiaj człowiek, który rodzi się na nowo i przyjmuje od Boga władzę, z automatu może zdominować diabła. Bo normalnie diabeł jest zrównany z ludźmi, ze wszystkimi ludźmi. A rozumiecie to, że diabeł nie ma panowania nad żadnym człowiekiem? Tutaj kiedyś była u nas w kościele taka, mówiłem o tym, dziewczyna, ona strasznie się na mnie rozgniewała. On to w ogóle był początek naszego konfliktu. Czy to nie był konflikt mój z nią, tylko jej ze mną.
Ona się strasznie na mnie gniewała, bo ja powiedziałem, że nienarodzeni z Bożego Ducha ludzie mogą w ogóle panować nad szatanem. No ja to jest niemożliwe. Ja jej powiedziałem, że mówię, niemożliwe to jest, żeby stosunek dwóch jeży odbył się bezkontuzyjnie. I ona wyszła ode mnie ze spotkania. Rozumiecie? Ona się czuła obrażona. No ja odpowiedziałem według głupoty jej, rozumiecie, bo ona ze mną dysputy zaczęła prowadzić teologiczne. Ja bardzo lubię z kimś prowadzić różne dysputy, jak ktoś ma argumenty. Jak ktoś nie ma argumentów, to głupoty mówi do mnie, a nie dysputy. Żeby argumenty mieć. Nie masz argumentów, to głupstwo opowiadasz. Po prostu z gruntu, nie? To ja tak odpowiedziałem. Się obraziła na tydzień. No ale to było dla niej bardzo trudne. No ale ja się nie opierałem na wymysłach swoich, tylko na tym wersecie. Bo ten werset mówi, że szatan jest równy ludziom. I teraz w ogóle ta walka, nawet bez tego, że ktoś spotkał Jezusa, ta walka to jest w tym momencie, nie jest nigdy rozwiązana między człowiekiem a szatanem. Rozumiecie, o co chodzi? Tak jakby szatan stawał i człowiek stawał na ringu i to nie jest rozwiązane, to nie jest przesądzone, są równi. Teraz kto kogo zaskoczy? Szatan człowieka czy człowiek szatana? I tutaj opis twoją pychę i brzeg twoich lud nie strącono do krainy umarłych, twoim posłaniem z gnilizna, a robactwo twoim okryciem. To jest a propos tego, jaki to jest, jaki to splendor ma ta postać. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzynki, powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów, szyderstwa, różnego rodzaju. A przecież to ty mówiłeś w swoim sercu, wstąpił na niebiosa, swój tron wyniosłem ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najwyższej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. A oto strącony jesteś do krainy umarłych na samo dno przepaści. Obraz jego. Bardzo ważne, żebyśmy naprawdę mieli ten obraz szatana. A pamiętajcie, mówimy o szatanie, czyli tej samej, że tak powiem, personie najwyższej z tego całej, z tej całej menażerii. Więc wszystko, zarówno zbuntowane anioły, jak i plejady demonów, są jeszcze w gorszym stanie niż to, co przeczytaliśmy teraz. W ogóle rozumiecie to? I że tutaj jest opisane, że szatan jest na poziomie zgnilizny. To ja się pytam, jakie jest miejsce w ogóle demonów. Tych takich najbardziej prymitywnych, które często chrześcijanie uważają za wielkie. Ale wielki demon lęku do mnie przyszedł. Ten demon lęku, który przyszedł do ciebie, jest poniżej poziomu pleśni. W ogóle rozumiesz to? Ten lęk, największy lęk, który przeżyłeś w życiu. Największy lęk. To demon, który za tym stał, był poniżej poziomu pleśni. Według tych wersetów. Był mniejszy niż zgnilizna. Okej? Okay? Za bardzo cię wystraszyło. Jak w bajkach Disneya. Słoń, który ucieka przed myszą. Rozumiesz? Bo sobie w głowie ukręcił, że ona go ukryje. Posłuchaj. Mysz by się nie przegryzła przez najcieńszy element słonia. Ona nie mogłaby go w nim zatopić zębów. Oczywiście, o czym ja mówię? Połamałaby sobie zęby na niego każdym najbardziej miękkim elemencie. No ale słon ma wkręcone, że ona go ugryzie. Mysz! No, tak skaczył. Wiecie, o co mi chodzi? To jest mysz. To jest tylko mysz. To mysz. Tak jak ludzie widzą pająka, czy coś innego widzą, bo rozumiecie? I potem psycholodzy mają z tego kupę kasy. Rozumiecie? To jest ze 170 fobii dzisiaj wyodrębnionych na świecie, na których się zarabia kupy pieniędzy. Rozumiesz? 150 zł za 45 minut konsultacji, bo gość się boi pająków. Rozumiesz, jak się można to robić? Szok. I dalej. Ci, którzy
Cię widzą, spoglądają na Ciebie, przypatrując się Tobie uważnie. Czy jest to mąż, który był postrachem ziemi, trząsł królestwami? Ziemię obracał w pustynie, grody jej burzył, swoich jeńców nie wypuszczał na wolność? Zobacz, ogląd, prorok pokazuje, w jaki sposób na to się patrzy. Mówi, czy to jest to? No i oczywiście, jeżeli ty łykniesz, że to jest to, to ty z tym czymś będziesz miał problem na zasadach prawa przeciągania. Jeżeli ty łykniesz to, że to jest pogromca narodów, to będziesz miał problem z pogromcą narodów. Jeżeli ty będziesz uważał, że to coś jest tak silne, że trzyma cię za mordę w różnych dziedzinach, to będziesz miał do czynienia z czymś tak silnym. Po prostu. Bo tak jak powiedzieliśmy na poprzednim spotkaniu, te coś żywi się twoją energią. Proch ziemi żre, czyli żre twoją energię. I teraz, czy to coś, to jest pytanie, bo to jest otwarte pytanie. Pytanie otwarte, które każdy chrześcijanin powinien sobie zadać. Jak ja to coś postrzegam? Jak ja to coś widzę? Czy widzę tak, jak powiada prorok, czy widzę to według swojego upodobania? Bo każdy ma prawo, każdy z nas jest własnym papieżem. Rozumiecie? Każdy z nas jest naszą własną wyrocznią. Możemy uważać, co chcemy, o czym chcemy i jak chcemy. Mamy takie prawo, to się nazywa wolna wola. Rozumiecie? Dowcip pański. Wolna wola. Od czego wolna? Można by zadać pytanie filozoficzne. Teraz posłuchajcie. Wszyscy królowie narodów spoczywają w chwale, każdy w swoim grobowcu. Chcę, żebyś umiał czytać Stary Testament tak, jak go należy czytać. Wszyscy królowie narodów spoczywają w chwale, każdy w swoim grobowcu. A ty zostałeś wyrzucony ze swojego grobu, jak twór obrzydły, pokryty pomordowanymi, przebitymi mieczem, stratowany jak ścierwo. Tutaj jest napisane, że chwałą jest mieć swój grób. Chwałą człowieka mieć swój grób. Co to jest za zapis? To prorocza informacja o nowym narodzeniu, które zaczęło następować 800 lat później. Królowie. Jakim jesteś pokoleniem? Królewskim. Mówi słowo. To o tobie jest tutaj napisane. Masz swój grób. Umarłeś wraz z Chrystusem. A szatan nie ma swojego grobu. Za niego nie umarł Jezus. A rozumiesz? Umarł za ciebie. W chwale sobie spoczywasz. I nie ma cię zaczepić za co, bo nie żyjesz cały. A on nie ma swojego grobu. Rozumiesz? On nie ma swojego grobu. A ty zostałeś wyrzucony ze swojego grobu. Ty zostałeś wyrzucony poza schemat zbawienia. No to wyrzucony zostałeś. Wszyscy mają prawo się nowonarodzić, a nie ty. Taki numer masz. Bolące, co? To bardzo bolesna historia, taką informację od Boga otrzymać. Czujesz? Rozumiecie, dlaczego on był taki wściekły? Taki był wściekły. Z tymi, którzy wstępują do kamiennego grobowca, ty nigdy nie złączysz się. To są prorocze słowa. Nigdy nie będzie miał możliwości połączenia się, rozumiesz, z człowiekiem odrodzonym z Bożego Ducha. Nie będzie mógł do niego się dostać. Nie dotknie zbawionego ducha. Ty nigdy się z nimi nie złączysz. Dlaczego? Bo zniszczysz.
zniszczyłeś swój kraj i wymordowałeś swój lud. Czyli dokonałeś rewolty. Bezprawnej rewolty. I posłuchaj. I to jest oplejadak demonów, które stoją za nim. Ród złośników niech nigdy nie będzie wspomniany. W ogóle rozumiesz to? Wszyscy zbuntowani aniołowie i całe plejady demonów zostały pozbawione przez Boga Wszechmogącego. Rozumiesz? Jakiejkolwiek wartości. To słowo niech nigdy nie będzie wspomniany, to jest przekleństwo. Oni zostali pozbawieni wartości. Nic nie znaczą, nie trochę. Nic nie znaczą. Nic nie znaczą. Nic nie znaczą. To znaczą demony nic. 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 To znaczą warownie nic. Co znaczą zwierzchności nic. Co to jest nic. Nic. Ale to coś mówi, wielki jestem. Ale te wersy to mówisz, to nic nie znaczy. To nie będzie wspomniane. Co to znaczy? O tym się nie mówi. Na salonach o tym nie rozmawiamy. Nie mówi się. Przy stole pańskim nie mówi się o plugastwie. Wiesz, o czym mówię? Jak jest sobie dobre jedzenie. Rozumiesz? To jak ktoś przychodzi do stołu i zaczyna ci opowiadać o tym, jak się robi lewatywę, to ty do niego mówisz, odejdź od tego stołu, bo ja mam dobry stek. Ja chcę go jeść w spokoju. Plugastwo nie jest w ogóle na miejscu. Nigdy nie będzie pokolenie złośników wspomniane. I teraz posłuchaj wytyczną Bożą. Zgotujcie jego synom, czyli wszystkim zbuntowanym aniołom i wszystkim demonom, zgotujcie jego synom rzeź z powodu winy ich ojców. Rzeź im zgotujcie. Rzeź. A jak się daje w ogóle obrazek Jezusa, to strzela z Uzi do diabła i mówi na niego dziwko, to wszyscy mówią, to jest nieładne. Zgotujcie mu rzeź. Śmiałem się z Agatą ostatnio, że jakbyśmy dali informację o Jezusie z dwoma mieczami i byśmy nie napisali dziwko, tylko byśmy napisali, proszę Ciebie, jak ja mówiłem, latacą. Jak mówili kiedyś, wiesz o co chodzi? To było w porządku. Diabeł latacą i z dwoma mieczami, to było w porządku, bo nie wiesz, nie? Tylko dzisiaj ekipa Jezusa, która była narażona na ataki zewnętrzne, nie miałaby dwóch mieczy, jak byli wtedy, rozumiesz? Tylko mieli dwa karabiny, na przykład. I tak myśli przez świat, jak kaznodzieja z karabinem w Sudanie. Tak? No, na ewangelizację chodzi, proszę Ciebie, z karabinem. Dlatego się nazywa kaznodzieja z karabinem. To nie jest duchowe. Rozumiecie? To jest od tego, że nosi karabin. Nosi dwie spluwy, nosi karabin i jedzie głosić Ewangelię. Jak bojówkarze sudańscy, rozumiecie, muzułmanie, tak? Chcą zabijać jego dzieci, które on wydobywa, to on do nich, wiecie co robi? Strzela z tego co? Tego karabinu. Bo to jest kaznodzieja z czym? Z karabinem. Z karabinem. No strzela do nich, zabija ich. Zabija. Zasada jest bardzo prosta. Jak ludzie nie chcą pozbyć się swoich demonów, to zginą razem z demonami. Amen. 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 Rozumiesz, że to jest bardzo ważne. Jak ktoś tobie zgrzyta, to jest humanizm i religia. Oni mają szansę się pozbyć swoich demonów. Nie chcą słuchać kaznodziei bez karabinu. Rozumiesz? To słuchają kaznodziei z karabinem. Są dwie kategorie ludzi w środowisku tego człowieka, w służbie tego człowieka. Jedni go słuchają bez karabinu, inni, proszę Ciebie, go słuchają po użyciu karabinu, rozumiesz? No posłuchają, zgrzytu zamka. To bardzo Boże jest. Ktoś nie chce słuchać Ewangelii miłości, rozumiecie, to chodzi, to pójdzie do piekła. To jest bardzo Boże, rozumiecie? Normalne. Zgotujcie jego synom rzeź z powodu winy ich ojców.
aby nie powstali i nie posiedli ziemi i ruinami nie pokryli powierzchni lądu. To znaczy, że naszym obowiązkiem jest jechać z wszelkim diabelstwem. Dlaczego mamy z nim jechać? Bo to się rozpleni. Derekowi Prince'owi zarzucali, mówią, bo ty wypędzasz demony z wierzących ludzi. A Derek Prince mówi, no nie mam serca ich zostawić w nich. To mam zrobić? Zostawić? No jak? Ale wierzący nie mogą mieć demonów, no to powiedz tym, co mają, no idź im powiedz. Idź powiedz w ogóle tym masom narodzonych z Bożego Ducha ludzi, że oni nie mają demonów, no idź im powiedz, idź. Człowieku, co im powiesz? Że co oni mają? Wszystko super, oni nie mają super. Dlaczego nie mają super? Bo nie zgotowali im rzęsi. Tutaj nie jest napisane, żeby w ogóle w jakiś sposób się z tym ułożyć. Żeby to w ogóle w jakikolwiek sposób się jakby z tym, no nie wiem, dać temu przestrzeń do zrozumienia. Ty musisz ważną rzecz zrozumieć, że diabeł nigdy nic nie zrozumie. Dlaczego? On ma utarty tok myślowy. I demony też mają utarty tok myślowy. Rozumiecie? Utarty. To się nazywa psychopatia. Psychopata w ogóle. O co chodzi z psychopatią? Psychopata to jest taki człowiek, diabeł to jest psychopata, że on ma utarty tok myślowy, bo psychopata to nie jest taka osoba, że to jest jakiś, powiedzmy, debil. Nie! W ogóle psychopata to jest w ogóle przekonanie, on ma tak wszystko poukładane w środku, że w ogóle, morduje dlatego, że... I on ci wyjaśni ci, dlaczego on morduje. On ci tak wyjaśni, człowieku, że szok. To jest psychopata. A więc tu jest napisane, że dla niego nie ma zbawienia, a więc również dla wszystkich demonicznych sił i dwa, że my jesteśmy odpowiedzialni, że mamy z tym jechać jak z dzikimi świniami do spodu. Bo inaczej to coś się będzie rozmnażać w taki sposób, że będzie się rozłazić i będzie nam zagospodarowywać nasze życie. I teraz popatrz. 22. Powstanę przeciwko nim. Kiedy? Powstanę przeciwko nim, mówi Pan zastępów, wygubię imię Babilonu i resztkę i dzieci i wnuka, mówi Pan. Ale kiedy on rusza? Kiedy oni ruszają? Oni ruszają? On rusza. Amen? Oni ruszają? On rusza. Dopiero wtedy rusza. Ludzie oczekują, że Bóg zadziała, gdy są dominowani przez szatana. Ale on nie działa tak. On mówi, rusz ty. Ty rusz, a ja ruszę za tobą. Ja będę ci jakby ścianą. Będę szedł za tobą jak jedna wielka ściana. Ale ty rusz. Uczynię go siedliskiem jeżów. Tego nie rozumiem, ale... Bagnem sitowia. Wymiotę go miotłą zagłady. Mówi Pan zastępów. Jeżów, ja wiem, że oni źle przetłumaczyli, na pewno nie chodzi o jeże. My byliśmy u państwa dziecieckich, widzieliśmy jeżynkę, na pewno jeż taki, suczka jeża, to znaczy samiczka jeża. I to na pewno nie było to. Tak jak tu czasem są wymienione jakieś susłaki, korsuki i inne rzeczy, to tym akurat się nie przejmujcie, bo oni w ogóle tak w ogóle tłumaczyli, jak umieli. W jednej Biblii jest napisane, że namiot przymierza był pokryty skórami delfinów. Słowo honoru. W którejś Biblii, już nie pamiętam w której. Ja to przeczytałem, mówię, Panie Boże, mówię, zmiłuj się nad nimi. Mówię, szli przez pustynię, przy ciebie, skąd oni wzięli delfiny? Mówię. To ktoś to tłumaczył, ja nie wiem, ja już z całym szacunkiem, ale odrobina wyobraźni. Są na pustyni, skórami delfinów są przykryte. A któraś Biblia przetłumaczyła? Nie pamiętam, która. Rozumiecie sytuację? Musicie wiedzieć, że to jest wasza odpowiedzialność i posiadacie absolutną możliwość na tym, aby dominować nad diabłem. Dominować. Nie walczyć z nim. Nie prowadzić z nim jakieś kurcze walki.
Wiesz, o co chodzi? Nie zapraszać go do tych walk, proszę ciebie, nie tam się zbroić, ani w ogóle, wiecie, to uzbroję się, obmodlę to, kurczę, jeszcze więcej, będę się modlił, będę silny, silniejszy, jeszcze się. Ty jesteś silny dzisiaj w taki sposób, że każda moc ciemności, rozumiesz, w twoim życiu jest najwyżej pleśnią. Najwyżej. Najwyżej. U nas jak pleśń się pojawia, Agata bierze takie substancje, się nazywa pufas. Piuka tym pufasem, ściera, wietrzy i koniec. Rozumiesz? Tak się likwiduje pleśń. Pozycja, po pierwsze, którą masz jako odrodzony człowiek w Bogu. Od tego musisz zacząć. Ty w Chrystusie. Wiesz, co to znaczy, że jesteś w Chrystusie? To znaczy, że posiadasz pozycję Chrystusa. Nie mniejszą. Taką samą jak Chrystus. Taką samą jak Chrystus. Jezus Chrystus zmiótł diabła w ciele. Rozumiesz? W ciele to zrobił, chodząc po ziemi. Zrobił to w ciele. Ustawił się z nim i zrobił to w ciele. Rafał nagrał teraz dobry kawałek, niedługo go wypuści, posłuchać. Co to jest? Rozumiesz? Ma tytuł ustawka. Tam była ustawka. I tą ustawkę zwyciężył Jezus. W ciele. W ciele. To jest... I teraz, jak on to zrobił, on to zrobił, rozumiesz, o co chodzi? To tego się potem już nie robi, tylko się w tym porusza. Ty się w tym poruszasz. Jaka jest pozycja Chrystusa? Chrystus jest Bogiem. To jest pozycja Chrystusa. Wszechświatem rządzi człowiek. Człowiek. Jezus z Nazaretu. Rządzi wszechświatem. Na tronie wszechświata siedzi człowiek. O tym się zapomina. Myślicie, że na tronie wszechświata siedzi kto? Kto siedzi? Jak on wygląda? Jak myślicie, on wygląda? Ten, co tam siedzi na tronie wszechświata. Jaki on jest? Ten Bóg Ojciec, tak? Jaki jest Bóg Ojciec? Wyobrażaliście sobie kiedyś Boga Ojca? Takie są rysunki w kościele katolickim, że to taki z brodą, z tym palcem takim, tak palcem pokazuje i ten Adam taki z domu, taki wyrzeźbiony, zrobiony taki, rozumiesz, tym, rozumiesz, jak się tak dotykają tym palcami. Ten z tą brodą, też taki zrobiony, jakby masteron obydwaj walili, rozumiesz, ten z góry, ten z dołu, rozumiesz? Wiesz, o czym ja mówię? To jest bzdura. Dlaczego? Bo Boga nikt nigdy nie widział. I co? I nie zobaczy. Nikt nie zobaczy nigdy Ojca. Może to jest dla kogoś dziwne, ale tak jest. Bo to jest nie do zobaczenia. Bo nie dlatego, że nie chce pokazać, tylko nie może zobaczyć. Jedynego Boga, którego będziemy całe życie widzieć, to Jezusa Chrystusa. I on siedzi teraz na tronie, Jezus Chrystus. Rozumiesz, ma dalej 33,5 roku. Jest średniego wzrostu, proszę ciebie, Żydem i tam siedzi i rządzi tym całym interesem. Tam człowiek siedzi. Człowiek. Normalny człowiek. W ogóle myślicie o tym kiedyś? Człowiek tam siedzi. Człowiek. Można się z nim spotkać. Człowiek z człowiekiem. Spotkanie w Duchu Świętym to jest spotkanie człowieka z człowiekiem. Po prostu. To zupełnie urealne zjawisko, zauważyliście? I teraz wy musicie rozumieć, że On dał ci
informację, że posiadasz taką samą władzę. Masz to samo, to samo. On mówi, dzieciaku, to samo. To samo, to znaczy my w Chrystusie. To znaczy ty w Chrystusie. Że masz to samo, co Chrystus. To te same możliwości. Zamiast ciągle wzywać, przyjdź i pomóż, chodź tu zrób, wejdź tu ze mną, Panie Boże. W ogóle przestań to robić, tylko zacznij wierzyć w to, że jesteś w Chrystusie. To jest w ogóle jakby początek historii. Jak ktoś się zapyta, co to znaczy, że masz tożsamość w Chrystusie, to proszę cię, nie opowiadaj mu wielkich teologicznych rzeczy, tylko powiedz, wiesz, to znaczy, że mogę to samo, co Chrystus. Wszystko. A mówię, wszystko możesz? No, wszystko mogę zrobić. To samo, co Chrystus. Trochę na razie jestem ograniczony, bo jestem akurat na tym etapie, co on był wcześniej, też był trochę ograniczony i taki, widzisz, chodzę trochę zagubiony po tej ziemi, jak taki błękitny ptak. Bo akurat jestem w tej chwili na ziemi, przeżywam ten okres, kiedy on przeżywał na ziemi. W ogóle te 33,5 roku, to ja przeżywam na razie, taki etap mam. Rozumiesz? Troszkę mnie tu ograniczają różne sprawy, tak jak jego, okej? Okay? Zaraz to się skończy, ale tego i tak nie zrozumiesz, przyjacielu, więc na razie wiedz o tym, że mogę dokładnie to samo, co Chrystus. I tak jak Chrystus się przeciwstawił diabłu, to gdy się może przeciwstawić diabłu? Rozumiesz? Przeciwstawić się. Przeciwstawić się. Przeciwstawić się, to znaczy absolutnie stanąć naprzeciwko, tak? I zdominować go. Zdominować. I Chrystus w tobie, najpierw ty w Chrystusie, i to jest twoja pozycja, a Chrystus w tobie, czyli to rzeczywiście, jak to wygląda w praktyce. To znaczy, że Chrystus jest we mnie. A zaraz ci pokażę, bo to już się pokazuje, to już się o tym nie mówi. O pierwszym to się jeszcze mówi, ale już o drugim to się nie mówi. Rozumiesz? Ja ci pokażę, co to znaczy, że Chrystus we mnie. Ja ci pokażę. Zaraz ci pokażę, diable, co to znaczy Chrystus we mnie. Zaraz się spotkasz, zaraz się ze mną spotkasz. Zaraz się spotkasz. Zaraz się spotkasz. Zaraz ci wyjmę oko. Zaraz. Zaraz się spotkasz ze mną. Rozumiesz? Zaraz się spotkasz. Ty musisz w ogóle być świadomy, że przeciwstawiając się diabłu, ty idziesz na spotkanie z nim. Wielu ludzi, wielu chrześcijan by się nie chciało z nim spotykać. Ale Chrystus się z nim spotkał. Gdzie się z nim spotkał? Gdzie miał ustawkę? Na pustyni. Tam, gdzie 40 dni pościł. Tam się z nim spotkał. I tam go rozwalił. Posłuchajcie. Nie wiem, jak wy wierzycie. Albo wam, jak ja wierzę. Ja wierzę, że to było jedyne spotkanie bojowe Jezusa z szatanem. Innego nie było już. Wtedy szatan już więcej do Jezusa realnie nie podszedł. Rozumiecie mnie? Ja w to wierzę. Wierzę, że on taką akcję zrobił tam, na tej pustyni. Bo on od tego zaczyna swoją służbę. Zaczyna służbę od tego, żeby zdominować wroga. On pokazuje wrogowi, że jest dominatorem. I potem szatan już się trzyma od niego z daleka. Posłuchajcie, szatan trzyma się z daleka od Jezusa, a nie Jezus się trzyma z daleka od szatana. Jak ja byłem jeszcze takim porządnym zielonoświątkowcem, to mnie uczyli, że ja się powinienem z daleka trzymać od tego wszystkiego diabelstwa. I było, Artur, skup się na Jezusie, ty się nie zajmuj szatanem. Ja tak sobie siedziałem, ja nawet to powielałem. Skup się na Jezusie, tylko, kurczę, mówię, tyle jest tego szatana wokół, że ja nie wiem, jak się skupić mam na Jezusie w ogóle. Za dużo diabła wokół. Ciężko mi się skupić na Jezusie. Tak mnie uczyli. To bzdura oczywista jest. Skup się na Bogu. Bzdura. Ja jestem skupiony na Bogu cały czas. Ale wokół mnie krąży szatan. I ja muszę mu pokazać, co tu rządzi. Ja mu to muszę pokazać. I kiedy ja mu to zacznę pokazywać, kiedy zacznę pokazywać Chrystusa we mnie,
to dopiero za mną ruszy ta Boża ściana. To za tą ruszy dopiero. To się dopiero ruszy. Rozumiesz? To się ruszy. Kiedy ja zacznę mu to pokazywać. Posłuchajcie, byłem przestępcą przez wiele lat. Większość przestępców, naprawdę 90 parę procent przestępców działa dlatego, że nie otrzymuje oporu. Przestępcy działają, bo nikt im nie daje oporu. Rozumiecie? Nikt im się nie przeciwstawi. Nikt się nie przeciwstawi. Przychodzi proszę ciebie trzech bandziorów gdzieś tam proszę ciebie do jakiejś knajpy. Oni rozbili to w ogóle kijami, tam potłukli im w ogóle wszystko. Mówi, macie płacić proszę ciebie tam, wiesz, 5000 tygodniowo, tak? I teraz w ogóle jelej się wystraszył i płaci te 5000 tygodniowo. Rozumiesz? Ale jak on by pomyślał, powiedział tak. Dobra, mam im płacić 5000 tygodniowo. To mi wynosi 20 tysięcy miesięcznie. To jest połowa w ogóle moich wszystkich tutaj w ogóle rzeczywistych dochodów, no nie? Tak ja mam tyle na nich wyłożyć, to ja się dowiem za te pieniądze i powiem wam teraz brutalne, kilka brutalnych rzeczy. Ja nie mówię, żeby to stosować, ale ja wam powiem, jak gdyby rzeczy działały prawidłowo, to by się nie odbywały następne ataki przestępcze. To za te pieniądze zgromadzę wiedzę, rozumiesz, gdzie oni mieszkają. Okej? Okay? I odwiedzę. Bo przestępcy bardzo często czują się bardzo pewnie. On chodzi sobie, czekuje się puja, przecież idzie ze swoim pitbullem, rozumiesz, naładowany, idzie ze swoim pitbullem, wiesz o co chodzi. I taki w ogóle właściciel takiej knajpy, gdyby w ogóle za te pieniądze tak, kupił sobie broń, rozumiesz, i na ulicy rozwalił tego pitbulla i tego bandziora, to by nie przyszli do niego pucharać później. Zrobiłby to po cichu, nikt go nie podejrzewał. Myśleliby też, że to są porachunki gangsterskie. Okej? Okay? Ale 90% wysiada i płaci. Dlaczego płaci? Bo się nie przeciwstawili! Bo co? Bo się bali. I diabeł rozpociera presję strachu najpierw. Zazwyczaj ludzie się przeważnie boją w życiu, nie mają, którzy się tym boją, chodzą się boją. Tego się boję, tego się boję, tego się boję. Boję się przeszłości, boję się przyszłości, boję się teraźniejszości. Boję się ludzi, boję się zwierząt, boję się roślin, wszystkiego się boję, sam się boję, masturbację boję się. Rozumiesz, gdziekolwiek idę, boję się. Więc najpierw się boi przeważnie. No w tym strachu sobie żyje, w ogóle przyzwyczaja się do strachu. Rozumiesz, że ma łeb zryty, że strach to jest normalna sprawa. No on żyje w tym i w tym momencie diabeł przychodzi do niego i go okrada jak chce. Mamy jelenia. Możemy do niego przyjść co tydzień i piątkę wyłoży. I tak jeleni masa. No i można żyć, tak? Można żyć. Widzieliście, co się dzieje, jak się naród wystraszy? Do tej pory chodzą w maskach, człowieku. No ja się patrzę na to, ja nie mogę, człowieku. Ty. No byliśmy w sobotę w galerii. Mówię tak, tu zobacz. No w ogóle jestem w szoku normalnie. Chodzę, ale po co w tych maskach? Patrzę, maski Adidasa, Reeboka, wszystkie maski teraz. Filmy, wiesz, bym człowieku, jaki bajer teraz jest maska. Człowiek wychodzi do domu, zakłada maskę. Maskę zakłada. Wiesz, o co mi chodzi? Społeczeństwo wystraszone, że jest wirus, wirus jest w powietrzu. A dlaczego jest wirus w powietrzu? No bo człowieku Morawiecki, cała tam przy ciebie banda, nie odwołali wirusa. Jak poodwołali, oficjalnie składamy informację, nie ma wirusa. No to władzy trzeba wierzyć, że dzisiaj by jutro poszedł. No nie ma wirusa, przecież. Okej? No bo jeden odchodził, mówię, już nie ma, władza mówi, że nie ma wirusa. Wiesz o co chodzi, to już Kaczyński ma pierwsze, proszę ciebie, pierwszą informację, no to jest super. Do niego zawsze pierwsze rzeczy z nieba do Kaczyńskiego przychodzą, proszę ciebie. Potem Kaczyński prezydenta naszego powiadamia, proszę ciebie, jako władzę. Prezydent tam rozdaje karty, wszyscy wszystko wiedzą. Kaczyński, pierwsze ucho Boga. A władza nie odwoła, dalej się boją. Boją się, bo ludzie... Zobaczcie, jak wprowadzi się strach w społeczeństwo, to można ze społeczeństwem robić, co się chce. Co się chce. Zarządzać ich pieniędzmi, zablokować konta w bankach, zarobić miliony na maskach. Wszystko można zrobić, jak się wystraszy kogoś. A Jezus nie dał się wystraszyć. Tam, na pustyni Jerycha. Nie dał się wystraszyć.
wystraszył, a ten się nie dał wystraszyć. I co? I zgodnie z moją wiarą uważam, że on do niego potem nie podchodził. Mam na to dowody, bo Jezus mówi, chodźcie do swoich apostołów i chodźcie, bo idzie władca tego świata, ale on nic nie ma we mnie, nic. Ale nie wiadomo, co was, jak mówiłem w zeszłym tygodniu. Ale z wami to nie wiadomo, jak jest, jakie są wasze stany psychiczne. Jak wy się tam boicie, o to wy się boicie. Janek z Kubusiem, czy wy się boicie, że tam nie będziecie siedzieć po prawicy, tak? Tak? Matkę przyślecie mi znowu, drugi raz? Macie, ma co macie? Lęki, że co? Też nie załapiecie odpowiedniej ławki tam, tak? Piotrek, o co masz tutaj? Ty się czego boisz, Piotrek? Że co, że jak nie zawino, to ciebie zawino, tak? Kto tam się jeszcze czegoś boi? Który tam jeszcze? Tomasz, ty to się w ogóle boisz. Rozumiesz, co chodzi? Chodźcie, bo ja nie wiem, co on was ma. Zabiorę was, jak dzieci niepełnosprawne prowadzi, rozumiesz, o co chodzi? Powiedział, że w ogóle nie, przebudzenie nie ma zrobić, rozumiesz, że aniołowie oczy zatykali. Nimi? No. Ale do Jezusa nie podchodził. Bo na pustyni Jerycha Jezus nie poddał się diabłu. Jezus zdominował diabła. Jezus, w którym jesteś ty i Jezus, który jest w tobie. Rozumiesz? Ten Jezus zdominował diabła. Dlatego wszyscy ewangeliści o tym piszą. Dlatego to było takie ważne w ich historii, kiedy się Kościół budował. Rozumiecie? Pozycja diabła. Jest pokonany bez władzy. Ale posiada moc. Tak jak mówiłem. Ale jest pokonany i jest bez władzy. Posiada moc. To znaczy, że ma arsenał. Ma te karabiny, ma tą broń. On to wszystko ma. Ale on po pierwsze ma to nielegalnie. A po drugie ty masz większe. A po trzecie jesteś kuloodporny. Wiesz, o co mi tutaj chodzi? Zobacz to, on tego, że on nie ma, ma. Ma. Ale ma to nielegalnie, nie może tego użyć na legalu, nie może na legalu użyć. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ty chodzisz w realnych prawdach, czyli na legalu chodzisz, to on nie może wyjąć swojego arsenału i użyć wobec ciebie. Bo on ma nielegalnie tą broń. Dwa. On jest bez władzy. A ty tą władzę masz. Czy rzeczywiście, ponieważ ma tą moc, może do ciebie strzelić, ale ty masz po pierwsze większy arsenał, po drugie jesteś kuloodporny, no kurczę. Tak jak w Jezusie on nic nie miał, tak w tobie on nic nie ma. Chyba, że ma. Rozumiesz, o co mi chodzi? Ale jak ma, to dlatego, że ty pozwalasz na to, żeby to było. Właśnie, pozwalasz sobie, pomartwię się. Porozczulam się nad sobą. Poboję się. A podejdę relatywnie do jakiejś prawdy. A przecież jest łaska, to w ogóle jakoś to będzie. A nie będę się za bardzo starał. A nie będę dyscypliny trzymał. Rozumiesz, o co chodzi? Wtedy tak, wtedy ma coś w tobie, ma coś, ma coś. Ale normalnie on nie ma. On nie ma normalnie. On się nie wślizgnie, rozumiesz, do twojego łóżka, jak szczupły homoseksualista. On tam nie wejdzie o 3:30 rano. Rozumiesz, o czym mówię? On tego nie zrobi. Bo nie ma nic w tobie. To nie jest taka enigmatyczna siła, ale jak wiatr tam gdzieś wchodzi, demony weszły. Jakie demony? Ktoś tam mówi, wiesz, bo te demony są. Ja mówię, ale nie przy mnie. Ja nie wiem, no może dalej są gdzieś, ale mnie się trzymał z daleka. Nie lubią mnie. Nie lubią mnie. Demony mnie nie lubią. Rozumiesz? Bo wiem, kim jestem w Chrystusie i wiem, co robi Chrystus we mnie. I praktykuje to, co robi Chrystus we mnie. To mnie nie lubi. Jeden demon, drugi, trzeci. Nie da raz, że nie ma pożytku z tego człowieka. No kurczę, słabo. Dwa, w ogóle on jest agresywny. Rozumiecie? On jest agresywny. No jestem agresywny. A jakim on być? Jestem agresywny wobec przeciwnika.
stosuje agresję czynną. Rozumiesz? Czynną agresję stosuje wobec niego. Nie rozmawiam z nim. Rozumiesz? Mamy cały czas ciche dni. Nie prowadzę z nim, proszę ciebie, jakichś rozmów, nie ustalam z nim nic. On mi rzuca jakieś propozycje, jak nie przyjmuje. Nic we mnie nie ma. Nic. Ja już zapomniałem o tym, co to znaczy. Przepraszam cię, Panie Boże. Za moje grzechy. Już nie pamiętam to bardzo. Już nie pamiętam, jak to jest, że siedzisz i zastanawiasz, kurczę, czy na pewno mi się uda, czy to... Ja nie pamiętam. Nie pamiętam, jak to jest usiąść i zastanowić, kurczę, na pewno ta sprawa się uda, wyjdzie to, czy nie. Ja nie pamiętam. Nie pamiętam. Nie pamiętam, jak to jest siedzieć i zastanawiać, czy jestem wart czegoś, czy nie. A może czegoś mi brakuje, a może jeszcze jestem taki jakiś, a może... Ja nie pamiętam takich rzeczy w swojej głowie, nie pamiętam. Zapomniałem. Zapomniałem, jak to jest w ogóle usiąść i zastanawiać się, czy jest człowiek, czy wart, czy jest człowiek nie wart. Zapomniałem. Nie kładę na siebie rąk. Nie mówię, wartość Chrystusa, wartość Chrystusa, wartość Chrystusa. Ja takich rzeczy nie robię. Ja się chyba wstydzę trochę tak robić. Wiesz? To takie... Co? Robiłem to kiedyś. Robiłem jak... Robiłem, bo no wiecie, nawmawiali mi tych rzeczy. Ja to nie to, żebym kogoś tam oskarżał, no ale nawmawiali mi te różne religijne ruchy takie. Sami nie wiedzieli, oni cały czas się uważali za jakieś człowiek, jakieś podłe bluty i mnie to samo wkręcili, ja łyknąłem to jak karp kruchy, że ty taki jest podły glut i ja w ogóle chyba tak mam żyć. I teraz wzywać tego imienia Pana ze mną notorycznie i wtedy to będę taki boski. Boski Piotrowski. Będzie się na nazwisko. Piotrowski się nazywałem. Boski Piotrowski. Nie. Ja nie mam takich myśli. Nie przybywam w tych terenach myślowych. Wiecie o co chodzi? Ja w terenach, w których przebywam, to tam diabeł nie chodzi. On tam się nie udaje. Rozumiecie? Po prostu my się nie spotykamy. Nie mamy takich spotkań. Po trzecia rzecz, właśnie, jak działa? Działa tylko przez umysł. Mówiliśmy o tym, przez umysł. W ogóle diabeł nie działa przez nic innego. Tylko przez głowę. Przez toki myślowe. Dlatego Paweł cisnął na zmianę umysłu. Paweł mówi, zmieńcie myślenie. Zamkniecie drogę diabłu. On się nie dostanie przez żadną dziurkę od klucza. Jak mówiłem w zeszłym tygodniu, on mieszka w innym wymiarze. Rozumiecie? On tu nie mieszka nawet. On w innym wymiarze mieszka. On się nie może tu dostać, proszę ciebie. Ja wpadnę, zobaczę co u niego. To bzdura. Jak to co u niego? Jak diabeł, nie wiem, powiedzmy chcą sprawdzić, bo ja wiem, że są te duchy inwigilacyjne. Mieliśmy różne historie. Rozumiecie? Tutaj też do nas na nabożeństwo kiedyś sobie takie coś przylazło. Tu jedna osoba, co miała słowo wiedzy, przyszła do mnie i mówi, tam oko stoi w drzwiach. Ja mówię, dalej nie wyjdzie. Stało tam, jak patrzyło. Powiedziałem dwójce z tego wyniku, proszę ciebie, mówi, wypędźcie te oko, na cholerę tu stoi. Się patrzy. Ja wiem, że są duchy inwigilacyjne, ja je znam, one łażą. Tylko mnie obserwują przez lornetki. One, żeby mnie się przyjrzały, to one nie przyjdą. Ta nasza suka, ona jak przychodzi, siada ci na klatę i patrzy ci w oczy. Ona ma taką potrzebę bliskości, że nosem musi twojego nosa dotykać. Proszę ciebie, strasznie emocjonalny pies. Wiesz, no ty się patrzy, to nie? Wiesz, nie? Ale diabeł tak nie przychodzi do mnie. No sobie leży, usiadł na mnie. Jakiś taki czuje ciężar? I on mi się patrzy w oczy. Co ty? Ja nie mam takiej relacji z szatanem. Nasz kontakt polega na tym, że on mnie obserwuje z daleka. Rozumiecie? Nie wiem, dlaczego on mnie obserwuje, czy ja mu się podobam, czy co, czy on chce ze mnie brać przykład, czy go jakoś zainformowałem, czy jakiś ma do mnie żal, ja do końca tego nie wiem, bo też mnie to mało obchodzi. Rzeczywiście obserwuje mnie, ale z daleka, to z daleka niech se patrzy, rozumiesz? Niech se patrzy, podglądać.
Rozumiesz? Ale z daleka! Z daleka to niech na ciebie też się patrzy. Ale niech się boi podejść. Niech widzi w twoich w ogóle rękach tą boską miotłę zagłady z Izajasza. Rozumiesz? Miotła zagłady, wymiotę ich miotłą zagłady. Mówię, pięknie. Niech zobaczył to. Tą miotłę zagłady. Bo się czuje zagrożony. Bo, ale jak mu się udaje do umysłu dostać? Pamiętacie, on działa przez umysły dziecinne. Jakie umysły? Dziecinne. Czyli myślące na sposób dziecięcy. Wiecie, jak dziecko myśli? Zrobię coś i się nie wyda. Takie dzieci są. Albo dzieci myślą, że jak znowu tak wezmą, to ich nie widać. Tak dzieci się myślą. Zatkam oczy, nie widać mnie, nie ma mnie. Wiesz, o co chodzi? Tak dziecko myśli. Dziecko coś tam robi, to rzeczywiście by mówi, a nie widać, to się nic nie dzieje. Bóg mi przebaczył. To nie chodzi, że ci Bóg przebaczył. Bóg na ciebie nie patrzy. Bóg to nie jest inwigilator właśnie. Bóg cię nie obserwuje, co tam robisz. No i nawet znajdzie, co religia powiedziała. Mówi, Bóg na ciebie patrzy. Daj spokój. Jest ty, Bóg na ciebie patrzy. Nie patrzy na mnie Bóg. Bóg mnie nie podgląda. Nie patrzy w mój telefon, co mam. Rozumiesz? Nie przygląda moich zapisków. Nie krzepie mi po kieszeniach. Okej? Okay? Bóg mnie kocha. Bóg patrzy na Chrystusa i to mu wystarczy. Boga Chrystus interesuje, bo tego Chrystus nie zawiódł. On patrzy na Chrystusa, ma relację z Chrystusem. To jest wystarczające. A ja jestem w Chrystusie i mam temat załatwiony i Bóg mnie nie podgląda. Diabeł mnie podgląda. Rozumiesz? I diabeł ciebie podgląda. I patrzy, co ty masz w głowie. Jak ty masz w tej głowie. Z czym ty się rano stałeś? Z jaką koncepcją? Z czym ty się kładłeś spać? Z jaką koncepcją? Co ty tam... A jeszcze jak ty się wypowiadasz, bo jesteśmy tacy, rozumiecie, wypowiadający się, mamy dużo do powiedzenia. Na przykład, co on tam jeszcze mówi? Przecież ludzie, czy wy wiecie, że wasze słowa idą albo łączą was z niebem, albo z piekłem? Słowa, wszystkie słowa, wszystkie wypowiadane słowa każdego dnia. Z każdego słowa zdacie sprawę przed Bogiem. Posłuchaj mnie, z każdego słowa zdasz sprawę przed Bogiem. Z każdego słowa ja mam bojaźń w tym temacie. Z każdego słowa! A ludzie siedzą, ty się czuję słabo, umieram, umarłem. Panie wskrześ, Panie przyjdź. Nie dam rady, nie potrafię. A skąd? Nie ja. Może Cerojcie, nie ja. Gdzie tam ta moja wiara? Ja mam taką małą wiarę, proszę Ciebie. Ja nie wiem, jak moja wiara wygląda. Moja wygląda jak kał mrówki. Taką wiarę. Tam, żeby jak ziarko gorczyty, to jeszcze dobrze było, ale to nie, to pół ziarka, pół. Musztarda, czysta musztarda. Mrówka z biegunką, wiesz o co chodzi. Taka wiara, moja człowieku. Gorczyca, ale rozmielona taka. Taką wiarę. I potem się taki dziwi, że diabeł z nim siedzi w jednej jadalni. Wszedłeś, postawiłeś sobie dalej, przychodzi dwa. Rozumiesz? I to nie jest dla Eliasza. Tak? Bo będzie, że to Wigilię, ten talerz, który nam każą zostawiać, to nie wzięli od życiu, to dla Eliasza tam jeden ma stać. Jak Eliasz tam wróci, nie? To dla Eliasza, teraz dla Eliasza jest. To nie wiedzą na Wigilię, że na Eliasza czekają. Ja przyszedł, tak jeszcze, żeby przyszedł kiedyś. Ja życzę każdemu katolickiemu Tomowi na Wigilię, teraz zrobił. Jezu, że wyda, jakie to Eliasz. Do tego talerza się znaczy. Rozumiesz, bo o co chodzi? Ty musisz być człowiekiem, który ma umysł należycie zabezpieczony, język należycie zabezpieczony, bo inaczej diabeł będzie z tobą żył. Bo on działa tylko przez umysły. Tylko i wyłącznie. Zapamiętaj to sobie. Więc to, jak myślisz, a w konsekwencji jak mówisz, bo mówisz tak, jak myślisz, często ludzie mówią, ja nie miałem tego na myśli. Ja mówię, miałeś to na myśli, co powiedziałeś.
bo z obfitości serca mówią usta. Albo musisz powiedzieć, że Jezus się pomylił. Proszę bardzo. Pomylił się? Nie. To miałeś to na myśli. Chciałeś to powiedzieć. Powiedziałeś to, co chciałeś. Albo z poziomu świadomości, albo podświadomości. Jak masz taką popieprzoną podświadomość, to na terapię musisz iść. Jak ty nie wiesz, co ty mówisz. Bo i tak to masz w sercu, i tak to masz w sercu. Albo masz z świadomości, albo z podświadomości. Albo z góry serca, albo z dołu serca. Rozumiesz? Na pewno ze świadomości pochodzi to albo z podświadomości, ale w 100% z twojego serca. Cokolwiek powiemy, to z serca pochodzi. Albo Jezus się mylił, on się nie mylił. Zobacz, jakie to jest istotne. A diabeł słucha. Dobrze słucha. I podgląda, i dobrze słucha. Ma mikrofony kierunkowe pozakładane, człowieku. Rozumiesz? I namierza ci. Co on mówi? A, narzeka. To wyślij tam tą ekipę, tam ten... Które tam duchy, panie, wysłać? Narzekające tam. Tam idą narzekające. Duchy siedzą, potem wszyscy sobie narzekają i potem te przejście ci mówi, ale mam przegrane w życiu. Ale mnie diabeł dojechał. Człowieku. Tyś go sam wezwał. Tyś do niego wysłał zaproszenie. Czym? Swoim narzekaniem. Tyś go zawołał do swojego życia. Adres mu podałeś. Wszystko mu podałeś w tym narzekaniu. Trafił do ciebie, rozumiesz? Równiutko, jak rakieta balistyczna. Co do metra. Ludzie, to są byty energetyczne. Przestańcie myśleć w kategoriach takich bajkowych, jak wiecie, nas nauczono, proszę ciebie. Demony to jest coś... A weź się zapytaj takiego artystę, co to wszystko wie, gdzie one są, co one robią. On ci, albo wiesz, to ci powie to, co w Biblii przeczytał, a nie rozumie tego, co przeczytał, bo to jest najbardziej ciekawe. Albo on nie wie i powie, Pan wie, gdzie one są. Pan wie, jak one wyglądają. Pan wie. Ludzie nie mają pojęcia o tym, a to są byty energetyczne, to czysta energia, która na podstawie prawa przyciągania jest ściągana do ciebie poprzez twoje myśli i słowa. Okej? Bo to przez umysł działa. Nasz umysł jest jak jedna jakaś wielka latawcza antena. Fale wysyła. I te fale trafiają do odpowiednich punktów odbioru. Okej? I potem po tych falach przychodzą do ciebie te człowieku zboczone tury jakieś, rozumiesz, że się tam mieszają w życiu. I ty się dziwisz. A przecież wysłałeś sygnał. I jeszcze go poprawiłeś słowem mocnym. Podwójny, poczwórny poszedł. Rozumiesz, o co chodzi? Po tej samej linii. Myślałeś negatywnie, teraz mówisz negatywnie, bo spotkałeś kolesia takiego jak i ty, że razem siedzicie i narzekacie teraz. Ale jest ślep. Rozumiem, w tym kościele miłości nie ma. Wszędzie jest w kościele mocy nie. I potem się człowiek dziwi, proszę ciebie, taki się czuje mało kochany. Tak? Jak to się czujesz mało kochany? No tak. Ja mówię, a po co ty siedzisz i mówisz, że tu miłości nie ma? Ja w pudle siedziałem, na 15 metrach kwadratowych, z 5 facetami. I codziennie ogłaszałem, że jestem szczęśliwy, zadowolony, że wszystko jest super. Rozumiesz? Że jestem akceptowany, rozumiesz? Że ludzie mnie słuchają i dlatego założyłem kościół w więzieniu. Dlatego przyprowadziłem do Jezusa masę ludzi tam za murem. Gdyby do głowy nie przyszło, żeby powiedzieć w tej celi o zaostrzonym rygorze. Siedząc w ogóle w 6 osób, rozumiesz? Żeby powiedzieć, jak to mało miłości mam. Zaraz mi miłość miał. Miał człowieku empiryczne doświadczenie miłości. Miał. No się ściągnął. No tak. Tak powiedz, byś powiedział, że nie, tam nie ma, tu nie czuję miłości, no nie czuję. Co tu czuć, człowieku, tu demon na demonie.
Ale ja mówiłem coś innego, bo nieważne, nie było wręcz, co ja myślę, co czuję, rozumiesz, w tych kategoriach, co przychodzi do mnie z zewnątrz, tylko ja uwalniałem Boże myśli i Boże słowa. Rozumiecie? Dlatego nie tylko nie odnosiłem porażek, ale jeszcze prowadziłem ludzi do Jezusa. Tam za murem, gdzie było cholernie trudno. A więc on działa tylko przez umysł. Cztery. Jak go dominować? Po pierwsze, trzeba uznać, że diabeł to jest więcej niż osoba. To jest rzeczywistość. To jest rzeczywistość, to jest jakby globalny światopogląd. Przestań go traktować tylko jakoś, bo on jest osobą, ja to, już, to jest wszystko dla nas jasne, ale nie traktuj go w ten sposób, że tam, o tam diabeł jest. No. Diabeł to jest cały ten chory światopogląd, który cię otacza. Wszystko, co jest sprzeczne z prawdą Bożą, jest diabłem. Tak to w ogóle nazwij sobie. Będzie ci łatwiej przeciwstawić się diabłu. Nie będziesz myślał, że to przeciwstawiasz się jakiemuś tam pro ciebie gostkowi, tylko że przeciwstawiasz się światopoglądowi. Trzeba go poznać, po drugie. Jego myślenie musisz poznać. Myślenie diabła jest możliwe do poznania poprzez dwie rzeczy. Po pierwsze, poprzez poznawanie prawd Bożych i automatycznie, to co mówiłem w zeszłym tygodniu, dowiadujemy się, że diabeł myśli przeciwnie, a po drugie z obserwacji tego, co jest wokół ciebie. Tak się rozpoznaje diabła. I oczywiście indywidualne objawienia, które człowiek ma, ale one są dopełnieniem tych obserwacji. To nie ma czegoś takiego, że ty stajesz przed Bogiem i mówisz, Panie, objaw mi myśli, wszystkie myśli diabła. Wszystkim nas nie interesują wszystkie myśli diabła. Ja nie chciałbym znać wszystkich myśli diabła, człowieku. Ja starczy, że w ogóle z ludźmi pracuję, jak pracuję, i ludzie mi mówią o sobie różne rzeczy, ja się drapię w głowę. Okej, rozumiesz, co tam ludzie poprzeżywali z diabłem w życiu, nie? Jak ja bym miał wszystkie znać myśli diabła, to jest człowieku. Ja sobie nie wyobrażam takiej historii. Nie potrzeba mi tego. I tobie też nie potrzeba. Potrzeba ci poznać jego standardy myślowe. A więc poznajesz prawdę Bożą i wszystko, co jest przeciwne prawdzie Bożej, to jest myślenie diabła. I przyglądasz się, chodząc w Duchu Świętym, a jesteś w Duchu Świętym, musisz wierzyć w to, że widzisz dalej niż to, co jest fizycznie widoczne, obserwować wszystko, co się dzieje wokół. Patrzeć. Rozumiesz? Bo wszystko mówi, tak? Co mówili do Koryntian? Nie ma nic bez dźwięku. Wszystko wydaje dźwięk. Czyli rzeczywistość do ciebie mówi. I ona będzie ci mówiła, rozumiesz, różne rzeczy i chodząc w Duchu Świętym będziesz wychwytywał, jak funkcjonuje diabeł. Skoro diabeł działa za pomocą wpływania na ludzki umysł, to by go zdominować, trzeba mu odebrać teren. Tak jak powiedziałem, zmieniamy myślenie. Nie pozostajemy w standardach myślowych, które nie są Bożymi standardami myślowymi. Ani jednym standardzie myślowym nie Bożym nie wolno nam pozostać. I to odbieranie terenu, te zmiany w myśleniu, to jest przeciwstawianie się diabłu. Przeciwstawiamy się diabłu poprzez zmiany myślenia przede wszystkim. Agresywne zmiany myślenia. Agresywne zmiany myślenia. Czujesz się podle. Nie, wstałeś rano, czujesz się podle. Czujesz w ogóle się taki bezsens czujesz. Bezsens. Patrzysz wokół i nie odczuwasz żadnej satysfakcji z tego, że ten dzień jest. Z czym masz do czynienia w swoich emocjach? Z diabłem. Co robisz? Zaczynasz przekierowywać swoje myśli na Boże prawdy. Uwalniasz wiarę. Jak? Zamiast zastanawiać się nad bezsensem, który cię otacza, zaczynasz wyznawać. Wszystko ma sens. Ja jestem w centrum w ogóle życia. Wiem, co mam robić i jak mam żyć. Doskonale znam Boga i wszystkie Jego koncepcje wobec mojego życia. Tak? Właśnie teraz wstanę
I właśnie teraz zrobię to, co mówi do mnie Bóg. Wyglądasz przez okno, na dworzu jest brzydko. Rozumiesz, o co chodzi? Patrzysz, mówisz, Boże, jaka piękna mgła. To naprawdę ładna mgła. W ogóle. Boże, ja dawno takim mgły nie widziałem. O, jak pięknie, nie widać sąsiada. Rozumiesz, o co chodzi? Patrzysz w lustro, mówisz, nie mam zachwiania osobowości, nie jestem chomikiem, jestem narodzonym z Bożego Ducha człowiekiem, w ogóle świetnie w życiu nie idzie. Myślisz na sposób Boży. Od początku. To jest przeciwstawianie się diabłu, Radzie Dobry. Nie myślenie te stare i precz szatanie, tłu. To nie jest przeciwstawianie się diabłu. Człowiek wstaje, osobowość zachwiana, mgła go wpienia, bezsens w życiu, zadzwonię do wstawiennika. Wstaw się za mną. Szatan mnie zaatakował. Wstawiennik pyta, jak cię zaatakował? Przez mgłę. Taką mam mgłę w sobie. Odmgli mnie. To Norberta teraz zadzwonił. Mgła będzie w kimś, będzie w kościele mgła, to do Norberta zadzwonił. Namaszczenie specjalne do tego odmglania. Choćbym jak gęsta była. Odbieranie terenu to zmiany w myśleniu. To jest odbieranie terenu diabła. Nie, diabeł odbiera ci wszelki teren w imieniu Jezusa. Czekam, co się stanie. Jak ten teren odbierze. Odbieram teren. Odbieram. Stawiam, jak Jezusa moją nogę na tym terenie. Prorokuj, ale najpierw zmieniaj myślenie. Amen. Zmieniaj myślenie i prorokuj później. Rób gesty prorocze, wszystko rób. Amen. Ale najpierw zmieniaj myślenie. A nie, odbiera cię diable wszelki teren teraz. Jaki teren? I teraz najgorzej, jak trafisz takiego człowieka jak ja, jakbyś chciał z tobą porozmawiać o tym. Jaki tam teren zabrałeś? No tak, zabrałem przez diabła. Tak ludzie mi odpowiedzą, naprawdę. Tak sobie diabeł zabrał. A jaki ci zabrał teren diabła? Bo wiecie, zasadniczo się nie zadaje takich pytań. Często, bardzo często wśród charyzmatyków istnieje ten system przeduchowienia i ludzie w ogóle myślą, że jak druga osoba im pieprznie taki w ogóle frazes, rozumiesz, to to jest już tak święte i głębokie, że się o tym nie rozmawia, bo człowiek się, najczęściej, bo są też ludzie niedowartościowani, mówię tak, nie zapytam go, bo ja jestem taki mniej głęboki niż on, to nie zapytam. Co to ten teren, to nie zadam tych pytań. Pewnie on widzi głębiej. A spytaj się, co za teren tam odebrany masz? Czym odebrałeś? Jakim urządzeniem? Jak to zrobiłeś? Zmiana myślenia. Rozumiesz, co chodzi? W praktyce. Za czym też idą co? Słowa. Wypowiadane słowa. Rozumiecie? I co? Trzeba też zacząć stosować zachowania zgodne z nowym myśleniem. Jeżeli ja myślę jakoś, to ja potem to robię. Ja nie czekam, aż to się samo zrobi. Rozumiesz? Nie czekam, aż się samo zrobi. Myślę na jakimś, w jakimś Bożym standardzie i robię kroki w tym kierunku. Okej? Ktoś ma chaotyczne zachowania, nie potrafi w ogóle na przykład zebrać do kupy pewnych rzeczy, na przykład nie potrafi zagospodarować prawidłowo czasem. No i on gromi chaos, ducho chaosu związuje cię, przeklinam w imieniu Jezusa, chaos odchodzisz teraz ode mnie. Bardzo dobrze zrobiłeś. Bardzo dobrze. Teraz mówię, ogłaszam, że jestem ukierunkowany na Chrystusa, ukierunkowany na cel, w ogóle wszystko bardzo dobrze widzę, na pewno mi się uda, wszystko mogę w tym, co mnie ułatwia w Chrystusie, czyli co następuje, a druga część, czyli kołczowanie samego siebie, to też rozumiem. Najpierw gromimy, potem kołczujemy. I to teraz? Teraz co zrobisz? Założysz sobie co? Zeszycik. I w tym zeszyciku napiszesz punkt pierwszy na dzień dzisiejszy. Ta i ta godzina robię to i to. Szósta, to siódma, to ósma, to dziewiąta, to. I co robisz? Prank. I ten trzeci element jest bardzo nielubiany przez chrześcijan na przykład. To jest dyscyplina. Zrobiłeś? Super. Skończowałeś się? Bardzo dobrze. Działaj! I tutaj
tak mam, w tym momencie tak potrzebuję więcej mocy. Nie, nie potrzebujesz więcej mocy. Potrzebujesz dupę ruszyć. Tylko tego potrzebujesz. Tylko tego. Nic więcej. Po zgromieniu i po skołczowaniu jest ruch, 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 ruch. Bóg jest Bogiem ruchu. Ruch. Jezus w Ewangelii Łukasza cały czas chodzi. Ewangelia chodzona jest. Cały czas tam. Czyta cały czas. Wstał, poszedł. Poszedł, wyszedł. Najwięcej tych fraz w ogóle jest w Ewangelii Łukasza. Chodzona Ewangelia. Okej? Okay? A on był najdokładniejszy, Łukasz. To najdokładniejszy przekaz jest Łukaszowy. I to. Piąty element. Demony wyganiamy. Co robimy z demonami? Wyganiamy demony. Z demonami, czyli tymi najniższymi bytami, postępujemy w sposób prosty. Wyganiamy demony. Rozumiem, że już zmieniliśmy myślenie, czyli stworzyliśmy bazę. Nie wyganiamy demonów, jak nie mamy pozmienianego myślenia, bo one co? Nie będą wychodzić i będziesz się frustrował. Ja do nich mówię, one nie wychodzą. Ja wiem, dlaczego mają wychodzić. Nie rozumiem. On do nich mówi w imieniu Jezusa. Ty jesteś nienormalny? Co ty uważasz, że ty mówisz do demona w imieniu Jezusa, wyjdzie, on wyjdzie? A skąd ty to wziąłeś? A z Biblii? Nie, z tego przykładu rozumiem, tak? Z tego przykładu, który masz, wyciągnąłeś takie swoje wnioski. Nie o to chodzi. Ha, kochanie, gdyby tak to było, to było cudownie. A Jezus tak robił, ale Jezus to miał zmienione myślenie. Jezus miał Jezusowe myślenie. A, rozumiecie mnie? On był pełen Jezusa. Pełen Jezusa. Myślał jak Jezus. Okej? Okay? I wtedy on, przede wszystkim jego się diabeł nie trzymał. Rozumiesz? To nawet tego nie musiał robić, bo sama zmiana myślenia na Jezusowe spowodowała przy ciebie, że on w ogóle nie miał problemu z diabłem. Ludzie, czy wy wiecie o tym, że sam fakt zmieniania myślenia powoduje, że demony wielokrotnie same odchodzą? Same. A jeżeli są te stare kozły jakieś tam popunkrowane w różnych naszych elementach życia, bo też tak jest, to możemy je wyrzucić. Gdy one wychodzą, jest to łatwo. Łatwo. Łatwo stare kozły się wyrzuca. Łatwo, jak się ma zmienione myślenie. Rozumiesz? Po prostu się je wyrzuca. Ja sam dochodziłem do tego wszystkiego i w moim życiu osobiście zajęło mi to 2 lata. Dzisiaj zrobię to dużo, dużo szybciej. Dzisiaj zrobię to dużo, dużo szybciej. Zajęło mi to 2 lata. Bo musiałem rozumieć, w jaki sposób to ma zadziałać. Ale generalnie demony wyganiamy. W ogóle musi mieć do nich jasny stosunek. One są najsłabszym ogniwem w całej tej aparaturze. Wyganiamy je. Nakazujemy im wyjść i one muszą wyjść. Zmieniamy myślenie, czyli odpieramy teren, ok? I wyganiamy demony. Wyjdź w imieniu Jezusa. A nie pojawi się z nimi latami. Bo one do mnie wracają, bo mają do czego wracać. Mają środowisko powrotowe. No jak byś chciał, bo to demon do mnie wrócił tamten. No ten demon to wróci, bo ma żel, ma koryto. Stoi koryto zastawione. Rozumiesz, znowu zacząłeś narzekać, znowu zacząłeś się w ogóle bać o swoją przyszłość. Czyli co ty zrobiłeś w rzeczywistości duchowej? Napełniłeś koryto omłotem, to przyszła jakaś świnia. Wyczuła omłot. Rozumiesz? Chroknęła ryjem i ci się załadowała do twojego życia. Wróciła do ciebie świnia. Bo zostawiłeś jej stół, korytko zalałeś i masz gościa. Na tym polega powrót demoniczny. Co ty uważasz, że ty gdybyś nie zostawił stołu, to raptem jakaś rozbrykana świnia wskoczyłaby ci do życia? O, wpadnę, zobaczę. No właśnie. One mogą przyjść zobaczyć, ale nie wpaść. Bo co mówi słowo? Kiedy dom jest oczyszczony, kiedy dom jest wymieciony, tak? Czyli demony mamy wyrzucone, prawda? To teraz on sobie przychodzi i patrzy. Co on patrzy? Czy rzeczywiście tam jest czysto? Czy rzeczywiście ta zmiana myślenia nastąpiła? A jak nie nastąpiła, to mówi, ale jasna, mamy kwadrat na melacz. Rozumiesz, o co chodzi? Idzie, bierze ekipę i mówi, wjeżdżamy.
bo jest gdzie wjechać, stół zastawiony. Znowu gość się boi, znowu gość rozpamiętuje przeszłość, znowu czuje się niedowartościowany, znowu w ogóle chodzi, mówi, jaki jestem odrzucony. Znowu z jego ust płynie kłamstwo antychrystusowe. Znowu. Sześć. Warownie, czyli zgrupowania demonów. Warownia to jest zgrupowanie demonów wobec silnych poglądów bezbożnych. Co robimy? Burzymy. Czyli musimy dokonać wielokrotnie różnych zmian. Częstokroć polega też na tym, że musimy krok po kroku pewne rzeczy przepracowywać i dopiero wyrzucać demoniczne siły. Przepracowywać, wyrzucać. Przepracowywać, wyrzucać. Bo tak się rozwala warownię. Trzeba przepracowywać różne rzeczy. Tam. Jest to inaczej, gdy demony są pojedyncze. Kiedy powstaje warownia, tam jest plejada i siedzą na jakichś grubych poglądach. Rozumiecie? Okazuje się, żeby przepracowywać. Przepracowujemy, wyrzucamy. Przepracowujemy, wyrzucamy. Warownie burzymy. Czyli demony wyrzucamy, warownie burzymy. Czyli z warowniami może być troszkę więcej pracy. Bo trzeba poprzepracowywać różne rzeczy. Usiąść, porozmawiać samemu ze sobą, pogodzić się w różnych sytuacjach samemu ze sobą. W tym momencie te rzeczy w ogóle zaczynają puszczać. Po to powstał ten cykl kazań, po to książka z tego będzie, żeby ludzie rozumieli, jak się z tym rozprawić. Rozumiecie, o co chodzi? Ale to też są rzeczy, które się robi jednorazowo. Nie ma czegoś takiego w ogóle, rozwaliłem warownię, a ona potem wzięła urosła. Ja mówię, ty jesteś jakiś dziwny. Kurczę, jak ty to robisz, no? To trzeba jakieś, masz specjalizację w ogóle w rozpieprzaniu Bożych zasad. Masz magisterkę z tego. Co ci jest? Jak to ci urosła warownia? Jak ona rośnie? Co to jest? Posia urosła? Kurczę. Powstawało coś od dzieciństwa twojego, rozumiesz? I to trzeba było rozwalić. Jak rozwaliłeś, to tego nie ma. Chyba, że nie rozwaliłeś. Chyba, że olałeś w połowie. No, już rozwaliłem warownię, rozwaliłem warownię. W ogóle... Bzdura. Rozwaliłeś, to nie ma. Amen? To nie ma. Jak jest, to nie rozwaliłeś. Trzeba rozwalić, to musi być rozwal. Zajmij się tylko tym. Przestań robić cokolwiek innego. Przestań się, nie wiem, modlić sprawiedniczo, przestań wychodzić na ulicę, przestań wszystko w ogóle robić. Rozwal ty warownię. Weź się na tym skup. Raz na zawsze zamknij temat, rozumiesz, zapomnij o tym wszystkim. Po co? Bo to słabe duszki, no. Tylko się wzięły, ułożyły, rozumiesz, o co chodzi. To te same słabe demoniki. Te same wielkości pleśni, byty. Tylko się ułożyły w zgrupowanie, bo przez lata pielęgnowałeś jakieś poglądy. I to jest cały interes. To nic wielkiego. Nie rób z tego wielkich rzeczy. Przestań. I ostatnia rzecz zwierzchności. Zwierzchności... Rozbijamy i przesuwamy. Tak postępujemy ze zwierzchnościami. Kilka słów o zwierzchności. Zwierzchność powstaje, zakłada się w specyficzny sposób. Przypomnę to, co powiedziałem ostatnio. Najpierw na jakimś terenie powstaje jakiś zbiorowy pogląd. Najpierw. Jakiś zbiorowy pogląd. Na przykład bieda. Nie wiem, cokolwiek. Potem na tym terenie zaczynają przychodzić do ludzi, którzy się tam zebrali, demony i dostają się do nich przez drzwi ich poglądów. Czyli mamy dużą ilość ludzi, sporą ilość ludzi o podobnych poglądach na jakimś terenie. I przychodzą do nich podobne demony. Rozumiecie? Po trzecie, potem demony te zaczynają być zasilane przez zwierzchność najniższego rzędu, czyli przez mogącego. Demony te są zasilane. Rozumiesz?
On je widzi, że się zbierają i zaczyna je zasilać. Mogący, po czwarte, nadaje ich działaniom systematykę i inspiruje je. Ja najprościej po ludzku powiem. Żeby zwierzchność rosła, tak, to najniższy byt z trzech upadłych anielskich bytów zaczyna ją inspirować. Układa je w pewnym sensie, rozumiesz? I je inspiruje. Dobrze robicie, dobrze robicie. Po ludzku powiem, nawet demon lubi być pochwalony. No, rozumiesz, na czym rzecz polega. Po piąte, następnie mogący zgłasza rządcy, czyli bytowi wyższemu, informację, że mamy pewien region. Jest już ułożony i zasilam go. Dbam o niego. Następnie rządca zaczyna ukierunkowywać mogącego, jak działać na tym terenie. Czyli bierze informacje mniejsze od większego, bo zawsze większy błogosławi mniejszego. Rozumiecie? On go uczy, jak to zrobić. A cały czas chodzi o zbiór energii, rozumiecie? Bierzemy energię. Energię bierzemy. Chodzi o ten żer, żeby wszyscy się nażarli. Jak mafia to działa. Rozumiesz? Następnie rządca zgłasza strategię terytorialną duchowemu złośnikowi, czyli najwyższemu bytowi demonicznemu, który jest tuż pod szatanem. Następnie duchowy złośnik legalizuje dany teren i czyni go częścią diabła. Częścią wpływu diabła. Jest to jakby zalegalizowane. Następuje tam bezpośredni wpływ. I tam jest wtedy największy rozwój tego rodzaju sytuacji. Jakby bieda rodzi biedę. Homoseksualizm, homoseksualizm. Rozumiecie, o co chodzi? Tam się to rodzi. Samo się tworzy już jakby. I ktoś się dziwi, czemu tak jest, że przyjeżdżam do Chicago i od razu mi się zaczynają bardziej podobać faceci. A przecież jestem hetero. Dlaczego? No ciekawe. Ciekawe, dlaczego przyjeżdżam do Vegas i raptem zaczyna mi się wydawać, że mogę w ogóle fortunę tu zdobyć. Przecież jestem wierzący, przecież wiem, że to tak nie działa. Raptem gdzieś przyjeżdżam i ulegam pewnej aurze tego miejsca. Jak to jest? Czemu tak jest? Ano dlatego, że to jest część diabła. W bardzo prostej linii działająca. To fabryka energii, którą żywi się w ogóle każdy z tych bytów po kolei. Rozumiecie, o co chodzi? Co my z tym robimy? Zaczynamy to rozwalać. To się nie rozwala w ten sposób, że wezmę to, przeklnę. Ja przeklinam teraz tu zwierzchność nad Warszawą. Przekląłem. Tyle, co robimy. Kisisa miała, ja to często wspominam, miała taki sen, to było prorocze. O tym w ogóle, że leciała w ogóle, tłukła demony mopem. Biegła, jak to Iza w tym śnie, tam je tłukła te demony tym mopem, tym kijem, tam je tłukła. I wreszcie kijem od mopa, no. I wreszcie doleciała do plaży. I na plaży byli tacy ludzie, ona świadoma, wyleciała plaża, na plaży ludzie się kąpią, wszystko tego. Jest morze i w morzu taki leży wielki stwór, taki ogon mu wystaje. I ci ludzie się kąpią przy tym, wszystko tego. Ona przyleciała i to się ja skończył ten film. A, prawie ten kij go tłukła, się nawet nie wiedział. A, nawet to. W ogóle rozumiesz, o co chodzi? Jakby to coś, nie, bo to było tak ogromne, to wypełniało cały ten akwen. W ogóle ludzie, którzy tam byli, nie byli świadomi istnienia w ogóle tego bytu. Bo to trzeba robić teraz zgodnie z instrukcją Bożą. Tak? Czyli co? Pierwsza rzecz, rozpoznajemy tą rzecz. A, rozpoznaliśmy. Druga rzecz, wpuszczamy tam ewangelistów, tak? Którzy głoszą Ewangelię
z ukierunkowaniem na rozpoznany problem. Czyli jeśli głosimy w miejscu, gdzie jest bieda, na przykład, okej? To przede wszystkim w naszej Ewangelii podnosimy tematy antybieda. Rozumiecie? To robimy. Wyganiamy określone demony. Jakie my tam demony wyganiamy? No my tam nie będziemy wyganiać demonów, na przykład, które będziemy wyganiać w ogóle z ludzi, którzy są majętni. Tam będą inne byty. Wyrzucamy tamte demony, rozpoznajemy. Wywalamy tamte demony. I co robimy przez to? Podcinamy nogi zwierzchności. Opis zwierzchności jest opisany w Księdze Daniela. Łeb twardy, klata twarda, wszystko twarde, ale nóżki odpiszczeli w dół. Z czego? Z gliny. Walimy w glinę, bo to jest kolos na glinianych nogach. Rozwal mu nogi, cały padnie. Od tego zacznij. Również jak jest rozpoznanie? Przeklinamy tą konstrukcję, w duchu rozwalamy, ale to jest już tylko i wyłącznie skutek tego, co robią na przykład grupy ewangelizacyjne. Czyli widzimy, jak postępować z różnymi formami diabła. Do różnych rzeczy różnie należy się zabierać. Rozumiesz? Tam, gdzie się rozwala zwierzchność, potrzeba później zagospodarować teren, wprowadzić tak zwany nowy naród. Trzeba tam założyć nową kulturę, nowy naród. Ok? Chcemy, żeby zwierzchność biedy nie wróciła, trzeba tam wjeżdżać z kapitałem. Uczyć ludzi, jak mają zarabiać pieniądze. Zakładać szkoły. Wiesz? To są zbiorowe działania apostolskie. Diabeł nie jest nawet twoim partnerem do walki. Absolutnie wszystko to, co posiadasz w Chrystusie, wystarczy do tego, żeby na każdym poziomie, w sposób bezpośredni, jeśli chodzi o światopogląd, którym jest, czy też demony związane z twoim życiem, czy też warownie, czy też w ogóle w sposób złożony, jak to powiedziałem, w związku do zwierzchności, wykonać wszystko, aby go zdominować. My nic nie potrzebujemy, przyjaciele, więcej. My wszystko mamy. Ale musimy to zrobić w odpowiedni sposób. Po pierwsze, tożsamość. Po drugie, zmiana myślenia. Po trzecie, konkretne strategiczne działania do odpowiednich rzeczy. Zrozumienie, że on działa przez umysł i tylko przez umysł. Nie robienie z niego enigmatycznej w ogóle jakiejś postaci. Nie uznawanie go za kogoś wielkiego, ale też nie pozbawianie siebie informacji, że on posiada moc. I nie robienie w ogóle głupstw pod tytułem w ogóle, a co mnie tam diabeł. Postępujcie jak należy, a on będzie rzeczywiście pod nogami każdego z was. Jak należy. I wtedy on nie będzie mógł pisnąć. I posłuchajcie, nasza chwała nie jest w tym, że my odnosimy na tym zwycięstwo. My w ogóle, ja w ogóle nie biorę tylko jakiegoś czegoś, że walczę z diabłem, coś mnie to w ogóle nie obchodzi. Nasza chwała w tym, że my będziemy szerzyć królestwo. Rozumiecie? A po prostu dlatego, że on nam się pałęta i przeszkadza, to po prostu, wiecie, wyeliminujemy go. To jest tylko takie coś. Cel nas jest taki, żeby ludzie się rodzili z Bożego Ducha i to, żeby wzrastali w uczniostwo. To nas interesuje. Nas interesują te dwa aspekty. Nas ludzie interesują, nie diabeł nas interesuje. Z diabłem trzeba po prostu należycie postąpić, tak jak trzeba. Jak zawali droga, to zawali droga. Rozumiesz, o co chodzi? Nie szuka się go też wtedy tam, gdzie go nie ma. Nie ustawia go się w nieodpowiednich miejscach. O, tak mi życie nie idzie, bo diabeł mnie tak chodzi. Ty się tłumaczysz, co ty się chwalisz, żalisz, co ty? Hej! A co mi obchodzi, że diabeł ci na drodze stoi? Hej! Co ty w ogóle? Szukasz jakiegoś we mnie wafla do tego, że ja będę z tobą siedział teraz i będę się rozkrywiał, że diabeł stoi na drodze? Dlaczego? A jakim prawem w ogóle tego nie... Jeszcze mu panie urwałeś, nie nasrałeś się. Dlaczego? Wyjaśnij mi to w kilku zdaniach.
Co ty chcesz, żebym się rozczulił? Wiesz, naprawdę, sorry, no wiesz, ziomek, naprawdę, nie, no diabeł, no faktycznie, weź, no, siostro, bracie, rozumiem cię. Nie, nie rozumiem cię. Nie rozumiem cię. Nie chcę cię rozumieć. Nie chcę cię rozumieć, nie chcę. I Bóg cię nie rozumie. Nie rozumie cię Bóg. Nie rozumie cię Bóg. Bo 2000 lat temu Bóg w ciele, takim jak moje i twoje, rozumiecie? Zmiótł diabła na ustawce nad Jordanem. Zmiótł go. On go zmiótł. Okej? Okay? Więc on cię nie rozumie, mówię, o co ci chodzi. Jesteś w mojej ekipie, tak? Jesteś w mojej ekipie. Żyję w tobie, ty we mnie, o co ci chodzi? On cię nie rozumie. Ja też nie chcę cię rozumieć. I też nie rozumie kogoś, rozumiesz, kto będzie przychodził i ci będzie żalił, że diabeł stoi na jego drodze. Rozumiesz? Nie wchodź w to humanistyczne myślenie. Kochaj człowieka w ten sposób, że go weźmiesz, bo słuchaj. Dawaj, pomogę ci pozbyć się tego w ogóle, tej przeszkody. Dawaj, ci pomogę, chodź. Czego nie wiesz? Jakiej pomocy potrzebujesz? Ale jednego ci nie obiecam. Nie będę z tobą siedział, nie będę w ogóle się roztkliwiał z tobą. Nie będę słuchał twoich narzekań. Dlaczego mam cię? Dlaczego mam słuchać twoich narzekań ciągle? Dlaczego mam słuchać w ogóle tego, jak ci życie nie idzie? W ogóle wiecie, że jak my narzekamy, że nam życie nie idzie, to my obrażamy Chrystusa? W ogóle macie to? Ja to złapałem kiedyś. Jak narzekasz, że ci nie idzie życie, to Chrystusa obrażasz. Obrażasz Jego ofiarę. Obrażasz Jego w ogóle śmierć i zmartwychwstanie. Obrażasz Jego w niebo wstąpienie. Mówisz, nie, to jest za małe. Moje życie jest tak trudne, że nie, to za małe. Boże, Ty musisz być w jakiś sposób na mnie. W jakiś sposób. Mi potrzeba specjalnego sposobu. Specjalnego Chrystusa. Do kwadratu. Może zejść jeszcze raz, umrzyj za mnie. Teraz tak, na moich oczach, żebym widział. Potem zmartwychwstaj, bo jesteś w tym dobry. Tak? I zaczniemy wszystko od początku w temacie Ty i ja. Taki prywatny dla mnie Ty. Tak wielu by chciał. Chociaż ja nie wiem, czy i tak by się z ich mentalnością, proszę Ciebie, udawało nie narzekać, nie martwić, nie wyderać i tak dalej, i tak dalej. Taki jest ten diabeł. Okay? A Ty jesteś bardzo duży. Myśl o tym. Rozważaj to. Wielu z Was ma różne życia, różne koleje losu przeszliście. Z różnych rzeczy się wydobyliśmy, przyjaciele, i dalej się jeszcze wielu z nas wydobywa z różnych miejsc. Ja to rozumiem. Jesteśmy w procesach wyjścia też. Ale nie wolno nam tych procesów przedłużać, przeciągać. Ok? Nie wolno nam tego robić. Ustawmy diabła w odpowiednim miejscu. Takim jak trzeba. Ani za małym, ani za dużym. Wiecie, tak jak trzeba, ustawmy go tam. I tak go traktujmy. Wstańmy proszę. Ojcze, dziękuję Tobie za te słowa. Dziękuję Tobie, że Ty jesteś Bogiem, który daje nam światło. I Ty jesteś Bogiem, który pokazuje nam, w jaki sposób mamy funkcjonować, jeżeli chodzi o diabła. Jego działania są nam dobrze znane. Duchu Święty, my rozumiemy naszą pozycję w Chrystusie. My wiemy, że Ty jesteś w nas, Jezus. I my jesteśmy odważni do tego, aby manifestować to, co Ty, kiedy byłeś w ciele. Święty Duchu, dziękujemy Tobie, że Ty, tak jak zasilałeś Jezusa, tak zasilasz nas. Jesteśmy tacy sami, posiadamy tą samą moc, posiadamy też władzę. Ojcze, my wierzymy w nasze zmartwychwstanie. My rozumiemy to, że jako zmartwychwstanie jesteśmy absolutnymi władcami nad wszelkim stworzeniem, a diabeł jest stworzeniem. Boże nasz, pomóż każdemu z nas rozumieć, że diabeł przychodzi tylko przez umysł. Ojcze, my deklarujemy zmieniać nasze myślenie i nie będziemy się nigdy cofać z tej drogi. Boże nasz, naucz nas tego, abyśmy rozróżniali, jakiej broni mamy używać w różnych sytuacjach. Abyśmy nie mylili się i nie dokonywali różnego rodzaju pustych przebiegów. Boże nasz, dziękujemy Tobie, że my nie będziemy się skupiać
na jakichkolwiek działaniach diabelskich, podnosząc je do rangi, która absolutnie jest nie do przejścia w naszym życiu. My teraz z tego miejsca ogłaszamy w wierze, że diabeł nie ma żadnej władzy nad nami. Że moc, którą on posiada, jest nam dobrze znana i wierzymy w to, że nasza moc jest dużo większa od jego mocy. My ogłaszamy z tego miejsca, że wiemy, że on jest przegrany. A my jesteśmy w Chrystusie. Jesteśmy Jego Panami. Amen.